Serdecznie witam pani i panów radnych, jeszcze elektorów, jesteśmy przed ślubowaniem. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Obejmując urząd wójta gminy Słupno, uroczyście ślubuję, że pochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Słupno. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować Państwu. Wierzę w to głęboko, że będziemy dobrze współpracować wspólnie dla dobra gminy Słupno, bo to jest najważniejsze. Po to nas wybrali mieszkańcy. Ja ze swojej strony deklaruję otwartość, deklaruję współpracę. Wierzę w to też, że dzięki dobremu zespołowi, który mam w Urzędzie Gminy Słupno, będziecie mieli Państwo też wsparcie w nas. Także cieszę się bardzo, bo dla mnie to jest bardzo ważne wydarzenie, zwieńczenie mojej pracy wieloletniej. Zaufanie, które Państwo mi wydarzyli, jest dla mnie wyzwaniem i chciałbym jemu sprostać. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry, Paweł Baranowski, świeżo wybrany przewodniczący Rady Gminy Słupno. Właśnie zakończyła się pierwsza sesja Rady. 14 głosami zostałem wybrany przewodniczącym, za co serdecznie dziękuję nowo wybranym radnym. Mieszkańcom gminy Słupno dziękuję za wybór, jakiego dokonali podczas tegorocznych wyborów do Rady Gminy Słupno. Jakie plany na przyszłość? Plany na przyszłość, realizacja na pewno wszystkich rozpoczętych inwestycji, pozyskiwanie środków unijnych na nowo planowane inwestycje, które też mamy właśnie w planach jakoś poprowadzić przez tą kadencję. No, wspieranie na pewno ochotniczych straży pożarnych, wspieranie koła gospodyń wiejskich, wspieranie koła seniorów, oczywiście szkolnictwo, remont szkoły. Tutaj chciałbym, żeby się zadział na terenie naszej gminy Słupno. Poza tym chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Dzień dobry. Chciałabym przede wszystkim podziękować mieszkańcom Borów-Czerpieniek za obdarzenie mi takim zaufaniem. Obiecuję, że wywiążę się ze wszystkich projektów, które obiecałam w swojej ulotce. Chciałem podziękować wszystkim wyborcom za oddane głosy na mnie. Chciałbym obiecać, że wszystkie problemy tego mojego okręgu wyborczego w miarę zostały rozwiązane w sposób taki, który zawodował mi wszystkich. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Słupno na kadencję 2024-2029. Chciałbym przede wszystkim Państwu podziękować za wybór, a ja starał będę się Państwa realizować potrzeby. Jako nowo wybrany radny chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Cekanowa za to zaufanie, jakim mnie obdarzyli w wyborach. I ze swojej strony liczę na owocną współpracę ze wszystkimi radnymi. Zapraszam Państwa do składania wniosków, zgłaszania swoich problemów. Dzień dobry. Na początku bardzo dziękuję za wybór. Nie wiem, czy sprostam, będę robić wszystko, żeby się udało. Główna rzecz to są mieszkańcy i wspólna, rzetelna współpraca. Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy przybyli na wybory samorządowe. Było to bardzo ważne, żebyśmy mogli oddać głos, w szczególności wszystkim tym, którzy oddali ten głos na mnie, zaufali mi. Mam nadzieję spełnić swoje obietnice przedwyborcze. Chciałabym, żeby zaczęło dziać się dużo, czyli w Górnym Słupnie tak zwanym. Myślę, że wspólnie zrobimy dużo dobrej roboty. Dziękuję bardzo.
ja tu swoim wyborcom przede wszystkim podziękować za wybór mojej osoby narodnego. Jako radny będę starał się poprawić przede wszystkim komfort życia wszystkich mieszkańców gminy Sutno, a przede wszystkim Cekanowa, z którego rejonu startowałem. Chciałbym znacząco poprawić infrastrukturę drogową oraz znacząco poprawić jakość życia. Dzień dobry, nazywam się Jarek Śliwiński, jestem radnym gminy Słupno z miejscowości Liszyno. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie głos. Przyjmuję takie zobowiązanie, że będę reprezentował Państwa interesy, ale nie tylko Państwa, bo chcę być radnym wszystkich mieszkańców Liszyna, aby w naszej uroczej miejscowości żyło się komfortowo, bezproblemowo. Także jeszcze raz dziękuję Państwu i życzę, no tak jak i sobie, wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. To moja pierwsza styczność z taką polityką. Do tej pory byłam sołtysem i mam zamiar po prostu kontynuować moje prace w sołectwie, rozszerzając je troszeczkę na cały okręg wyborczy, czyli na 4 wsie. Mam nadzieję, że wszyscy radni, którzy zostali wybrani w tej kadencji, będą w stanie zrealizować swoje obietnice, które złożyli mieszkańcom i przynajmniej te najważniejsze. Ja jestem z Nowego Kulczewa, chciałbym zrealizować to, co wspólnie z mieszkańcami uznaliśmy za ważne dla naszej miejscowości. Mówiliśmy się z mieszkańcami Nowego Kulczewa na pewne działania, więc te działania chcemy zrealizować. Jest to na pewno zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie do wymagań i oczekiwań mieszkańców. Chcemy też tutaj pracować z wójtem. Myślę, że takim głównym naszym celem też będzie poprawa infrastruktury drogowej i tej naszej gminnej, ale jak również tej powiatowej. Współpraca z ościennymi gminami w celach integracji, tak żebyśmy mogli razem dalej fajnie rozwijać cały region Polski. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali nam głos. To jest dla mnie wielki zaszczyt Was reprezentować. To jest kolejna kadencja, która trwa już od 2017 roku. Z pewnością w tej nowej kadencji chciałabym kontynuować, co uczyliśmy jak w poprzedniej Radzie, wszelkie zadania, ale również są nowe pomysły, żeby jak najlepiej spełnić oczekiwania mieszkańców, którzy oddali nam głos. Dziękuję. W tej kadencji przede wszystkim życzyłbym sobie takiej zgody, dużo kompromisów w podejmowaniu decyzji i uchwał przez Radę. Jeśli chodzi o moje środowisko własne, inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne, jak oświetlenie, ścieżki rowerowe, prawda, czy chodniki. Jednym słowem, to co mieszkańcy zgłaszali w czasie kampanii wyborczej, no chciałbym, żeby to było zrealizowane.